Dobry wieczór, Joanna Łucka-Szczygieł, zapraszam na prognozę pogody. A na pogodę w Polsce, tak jak od wielu dni, wpływa układ wysokiego ciśnienia z nad Skandynawii. Do tego cały czas płyną do nas umiarkowanie ciepłe masy powietrza, dlatego na ocieplenie w najbliższym czasie liczyć nie możemy. Nadchodząca noc zapowiada się chłodno, z temperaturą od 8 do 12 stopni. Najcieplej ma być tutaj, w okolicach Wrocławia. Na południu niewielkie zachmurzenie, poza tym niebo czyste, a padać nie będzie nigdzie. W regionie łódzkim noc również bez opadów, z temperaturą 9 stopni i ciśnieniem w wysokości 1026 hektopaskali, które będzie powoli spadać. Jutro czeka nas kolejny dzień z przepiękną pogodą. Jak widzimy, chwilami może się mocniej chmurzyć we wszystkich województwach, ale uspokajamy, że te chmury ani deszczu, ani burz nie przyniosą. Temperatura przyjemna, od 17 stopni w Białymstoku do maksymalnie 21 w okolicach Wrocławia i Zielonej Góry. W naszym województwie w tej najcieplejszej chwili dnia termometry pokażą 20, a lokalnie około 18 stopni. Tutaj również bardzo dużo słońca przez cały dzień, chwilami trochę więcej chmur, ale parasole z pewnością możemy zostawić w domach. Wiatr nie będzie nam dokuczał, barometry pokażą 1025 hektopaskali i ciśnienie będzie spadać, jednak to nie pogorszy naszego samopoczucia i warunki biometeo przez cały dzień będą jak najbardziej korzystne. A co czeka nas w pogodzie w kolejnych dniach? Z pewnością dużo spokoju w środę i czwartek, wtedy dużo słońca i termometry w Łódzkiem pokażą 23 stopnie, ale od piątku już zmiany. Dużo więcej chmur, przelotne opady deszczu, a nawet wyładowania atmosferyczne i zrobi się też wyraźnie chłodniej, już nie tylko nocami, ale i w ciągu dnia temperatura nie będzie już przekraczać 20 stopni. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie, życzę dobrego wieczoru i do zobaczenia.